pospijałem resztki alkoholu z wszystkich szklanek, więc to był pierwszy alkohol w życiu, to miałem wtedy 2 lata. Naszym gościem jest Lesław z kapeli Komety. Mamy taki znak rozpoznawczy w naszej telewizji publicznej. Rozumiem. Zdarzają ci się jeszcze bezsenne noce? Czasami tak, ale coraz rzadziej. Byłem młody, zbyt emocjonalnie reagowałem na otaczający mnie świat, więc ta piosenka powstała wówczas, ale czasami się zdarza. To był rok 2005. Pomysł na piosenkę powstał parę lat wcześniej, ale został kończony podczas nagrywania płyty Via Ardiente i ta piosenka naprawdę zmieniła moje życie. Dlaczego? Z jakichś przyczyn i sam się zastanawiam do dzisiaj, dlaczego została przebojem. Piosenka, która nawet nie ma refrenu. Wyobrażasz sobie i nagle się staje przebojem, zaczynają puszczać ją radia. Pamiętam, że kiedy jechaliśmy na koncert, zapamiętałem jeden wyjazd koncertowy, jechaliśmy na koncert do Gdyni i na przemian Trójka puszczała Bezsenne Noce jakąś piosenkę Bajmu. Byliśmy zszokowani, to wydawało nam się, że to jest sen. I później się okazało, że Komety z zespołu marginalizowanego, gdzieś spychanego, gdzieś na granicę popkultury nagle znalazły się w jej centrum i to też było dla nas zaskakujące, ale od tamtej pory zaczyna się właściwie moja obecność w polskiej muzyce. Wcześniej, zanim powstały Komety, jeszcze funkcjonował zespół Partia, który był ekstremalnie zmarginalizowany, ale mieliśmy bardzo wierną publiczność. Mainstream był absolutnie na nie. Myślę, że to, co proponowaliśmy, tak bardzo nie pasowało do ówczesnych realiów, że byliśmy z góry skreśleni. Na Zachodzie powstała cała fala zespołów, która grała jak my. Po paru latach świat nas dogonił, więc nagle staliśmy się z nienacka popularnym zespołem. Z pasjonata stałem się profesjonalnym muzykiem i to trwa do dzisiaj. Niesamowita historia. Bo wy nigdy sami o mainstream nie zabiegaliście, nie, absolutnie, prawda? Nie, ja do dzisiaj jestem muzykiem alternatywnym, który jest dumny z tego, że jest muzykiem alternatywnym, co jest dosyć rzadkie, ponieważ większość muzyków alternatywnych marzy tylko o tym, żeby być częścią mainstreamu, są gotowi na wszystko, są gotowi na każdy kompromis, są gotowi wszystko zrobić. Natomiast w naszym przypadku w ogóle nam na tym nie zależało. Zawsze byliśmy wręcz konfrontacyjnie nastawieni do mainstreamu i absolutnie nie chcieliśmy być jego częścią i nagle mainstream nas dogonił i to nie musieliśmy niczego w sobie zmieniać. To jest najbardziej szokujące. Kiedy opowiadam o tym innym zespołom, są bardzo zaskoczeni, ponieważ zespoły, które chcą liczyć na szeroką popularność, muszą od A do Z się zmodyfikować. W naszym przypadku to też było o tyle dziwne, że my nigdy nie robiliśmy dłuższych przerw, zawsze mieliśmy dobry kontakt ze swoją publicznością. Byliśmy outsiderami, którzy przyciągali innych outsiderów. I tylko od wielu lat jest idealna symbioza my i nasza publiczność. Do tej symbiozy jeszcze dojdziemy, a powiedz mi się jutro. Nie mogę przestać o tobie myśleć, to już ponad 15 lat. Nikt z nas nie zapamiętał cię tak jak ja. Ile jest w dzisiejszych Kometach z 2017 roku zespołu Partia? Filozoficznie bardzo dużo, muzycznie być może mniej. Przeszliśmy bardzo długą i wyboistą drogę, jestem zupełnie kimś innym. Piosenki Partii właściwie pisało dziecko, więc a teraz jestem dorosły, więc to jest ta różnica. Dla mnie to jest to samo. To jest nadal konfrontacyjna postawa wobec show biznesu, nadal wkładanie kija w szprychy. Jak to się stało, że introwertyk, osoba, która przeżywa bardzo to, o czym pisze i to, o czym śpiewa, to przekłada gdzieś na muzykę i na fanów, na tłum. Jak to się stało właśnie, że tym zainteresował się sam mainstream? Show biznes traktuje zespoły tak, jak duża jest jego publiczność. Czy to jest dobrze, czy to jest źle? O to jest pytanie, nie wiem. Natomiast na szczęście jest tak, że jeżeli decydenci zauważą, że zespół alternatywny ma dużą publiczność i generuje zainteresowanie i ludzie chodzą na koncerty, interesują się zespołem, identyfikują się z nim, wtedy mainstream zaczyna akceptować taki zespół. Jak się z wami identyfikują? Graliśmy koncert w Łodzi i po koncercie grupka osób otoczyła nasz pojazd i zaczęli śpiewać moje piosenki. Piękne uczucie, prawda? To nazywam identyfikacją. Robienie sobie tatuaży, chodzenie w koszulkach zespołu, tak jak zespół Kiss ma, coś takiego jak Kiss Army. Jest też coś takiego jak Komety Army. Pierwszy moment, w którym poczułem, że chciałbym być muzykiem, to moment, kiedy zobaczyłem Kiss. Miałem wtedy 6 lat i już wiedziałem, czym chcę się zajmować w życiu. Oni, a także inne zespoły
zespoły tak jak Clash czy Ramones chcą zapraszać jak najwięcej osób do swojego świata i takim samym zespołem jest zespół Komety. My też zapraszamy do naszego świata. Ten świat to jest coś więcej niż tylko muzyka, niż tylko słowa. Ale wasz świat jest taki dosyć hermetyczny. Wasze środowisko nie powinno się tego nazywać fanami, tylko fanatykami. Tak, ja nazywam naszych fanatyków właśnie fanatykami. To nie są pokątni słuchacze. W naszym przypadku to są specyficzni ludzie, ponieważ ja jestem specyficzną osobą, więc naturalne, że przyciągam ludzi podobnych do siebie, którzy mieli podobne doświadczenia i tak to wygląda. Ale zgadzam się, jest to w skali globalnej nisza, na pewno. W świecie alternatywnym ta publiczność jest uważana za dużą i jeżeli chodzi o zespoły offowe, wiele zespołów marzyłoby o takiej frekwencji na koncertach, czy o takiej publiczności, ale jeżeli porównamy się, nie wiem, do Kombi, do Marli Rodowicz, to jest jakiś problem społeczeństwa. Ale nam to odpowiada. Aha. Często rozmawiam z muzykami, którzy narzekają, że owszem, na ich koncertach są tłumy, ale większość nie wie, po co się tam znalazła. Czyli istotne jest dla ciebie to, że ty jesteś autentyczny, ale ci ludzie dostają od ciebie ten autentyzm i na odwrót? Tak, to jest sprzężenie zwrotne i to działa na każdym koncercie. Jeżeli zaczynamy koncert i wszyscy śpiewają od początku do końca słowa każdej piosenki, musisz przyznać, że jest to bardzo uskrzydlające. Mhm. Swego czasu okrzyknięto was jedną z najważniejszych kapel alternatywy polskiej. Wyjaśniłbyśmy, co to znaczy alternatywa? Jasne, bardzo chętnie. Muzyka alternatywna, jak sama nazwa wskazuje, jest alternatywą wobec mainstreamu. I ja zawsze uważam, że im gorszy jest w danej chwili mainstream, tym bardziej atrakcyjna jest muzyka alternatywna. I tak zawsze było w historii muzyki rock'n'rollowej. Zwróć uwagę, że na przykład punk rock eksplodował w czasach, kiedy mainstream był straszny. Potrzebna była taka rewolucja. I nie chciałbym się zmieniać po to, żeby zdobywać kolejnych słuchaczy. I to jest ta różnica. Wielokrotnie proponowano mi coś takiego. Posłuchaj, gdybyś nie był sobą, gdybyś zaczął udawać kogoś innego, to być może sprzedałbyś więcej płyt, albo przyciągnąłbyś więcej ludzi, ale naprawdę nie jestem tym zainteresowany, ponieważ to już nie byłbym ja i nie potrafiłbym udawać. Myślę, że ta sztuczność zostałaby szybko zdemaskowana. Tak. Jasne. Pamiętasz swój pierwszy alkohol w życiu? Pamiętam. Rodzice mi opowiadali, to chyba był pierwszy alkohol w moim życiu w wieku 2 lat. Nagle na jakiejś imprezie rodzinnej zacząłem śpiewać, tańczyć i wszyscy się zastanawiali dlaczego i okazało się, że pospijałem resztki alkoholu z wszystkich szklanek, więc to był pierwszy alkohol w życiu, to miałem wtedy 2 lata, ale nie pamiętam tego. Natomiast pierwszy alkohol, który pamiętam, to był park Żeromskiego na Żoliborzu. Pamiętam, że jakoś zachłysnąłem się piwem i nagle poczułem w ciągu paru sekund jakieś kompletne oszołomienie alkoholowe. Także przyszedłem ze stanu trzeźwości do stanu kompletnego upojenia w przeciągu paru sekund. Niesamowite doświadczenie. Czy alkohol w ogóle odgrywa jakąś rolę w twojej twórczości? Bo wiele osób mówi, że lubi tworzyć będąc po alkoholu, tak? Że to im pomaga się rozluźnić, pomaga wejść gdzieś na jakiś inny etap myślenia. Jak to jest w twoim przypadku? Wiesz co, szczerze mówiąc, alkohol nie odgrywa żadnej roli w moim życiu. I czasami piję jakieś nieduże ilości alkoholu, ale nigdy jakoś on mi nic nie dawał, nie inspirował mnie, jakoś nie wciągnął mnie. Aha. Myślę, że żeby w Polsce nawiązać kontakt z masami, trzeba być alkoholikiem. I tego się nie da zrobić, nie będąc alkoholikiem. Ponieważ nie jestem alkoholikiem, wiedziałem, że zawsze skazany na hermetyczną publiczność, która nie zrozumie mnie, a ja nie zrozumiem jej, ale akceptuję to. Pamiętasz swoją trasę koncertową, którą graliście w Meksyku? To było niesamowite, naprawdę. Dzisiaj się zastanawiam, jak do tego doszło. To jest trochę tak jak z tą nagłą popularnością Komet. Pytania bez odpowiedzi i nie wiem, czy kiedykolwiek poznam odpowiedzi na te pytania. Pewnego dnia dostaliśmy pytanie, czy zgadzamy się na wydanie płyty w Meksyku, więc oczywiście skontaktowaliśmy się z naszym ówczesnym wydawcą. On też był na tak i w Meksyku ukazała się płyta. Zwaliśmy ją The Story of Komety. Parę miesięcy później dostaliśmy propozycję zagrania paru koncertów w Meksyku, co
nie zdarza się każdego dnia, musisz przyznać, szczególnie polskim zespołom, więc byliśmy zachwyceni tym. No i tutaj nastąpił jeden, a może w ogóle największy szok mojej drogi artystycznej, kiedy weszliśmy na scenę i od pierwszej piosenki do ostatniej publiczność meksykańska śpiewała wszystkie piosenki po polsku. Nauczyła się ich fonetycznie, musiała ich często słuchać i to było naprawdę niesamowite. Kolejna płyta właśnie jest nagrywana i to nawet niedaleko stąd, na Kabatach, będzie nosiła tytuł Alpha Centauri i jeszcze nie jestem pewien, kiedy się ukaże, ale to raczej będzie rok 2018, ale chcemy tę pierwszą piosenkę ujawnić we wrześniu, czyli za parę miesięcy będzie to piosenka Upiory w Szuwarach. To na pewno będzie bardzo esencjonalna płyta i taki jest pomysł na płytę Alpha Centauri, że po płytach nieco eksperymentalnych, gdzie pojawiają się nietypowe instrumenty, chcemy zrobić płytę trochę zainspirowaną naszym brzmieniem koncertowym, taką bardzo esencjonalną, gdzie gości będzie bardzo niewielu. Dużo tego, co najlepsze w Kometach jest na warszawskich ulicach, bo inspirują cię warszawskie ulice. Tak, maksymalnie. I przejażdżki rowerem, tak? Po mieście. Również. Powiem szczerze, że Warszawa jest naprawdę niesamowita, jeżeli chodzi o jej oddziaływanie. Naprawdę, nawet w drodze tutaj czułem, że tutaj jest coś, czego nie ma nigdzie indziej. Klesław, jakąś krótką próbkę tekstu, który będzie na nowej płycie? Wiesz co? Jakaś taka ważna piosenka, która się znajdzie ważna dla ciebie? Tak, może refren do piosenki Upiory w Szuwarach, co ty na to? Mali topielcy, upiory w szuwarach, opłakują ich już tylko chmury. Interpretacja? Zostawiam ją tobie. My zostawiamy z tym naszych widzów. Bardzo ci dziękuję za spotkanie. Jeszcze dziękuję.